Cześć, jeżeli brakuje Ci motywacji albo motywacji Twoim pracownikom, to zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą moich wykładów motywacyjnych na stronie 20wykładów.pl. W jaki sposób można zakazić się wirusem, a w jaki nie? I chciałbym, żebyśmy tutaj przykuli większą uwagę, żeby widzowie naprawdę dowiedzieli się, w jaki sposób. I tu muszę powiedzieć, że młodzież wie. To jest fajne, że wie i w sensie takim, jakie są drogi zakażenia. Zakazić się można w sytuacji kontaktu seksualnego bez prezerwatywy. My używamy specjalnie tego słowa, ponieważ część na przykład osób zbierając nawet wywiad studentów pyta się, czy miał pan ryzykowny seks, albo czy miał pan seks bez zabezpieczenia. To ja mówię, to trzeba doszczegółowić. Co to znaczy bez zabezpieczenia? Część mężczyzn na przykład myśli, że chodzi o to, że kobieta nie miała pigułki antykoncepcyjnej na przykład, więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy była bariera w postaci prezerwatywy, która spowodowała, że wirus po prostu nie przeniknął. Natomiast te mity o to, że wirusy przechodzą przez dziurki w prezerwatywie, no to też trzeba rozwiać, bo takie są mity. Natomiast jak się zakażamy? Zakażamy się właśnie przez kontakty seksualne i w sytuacji, w której dojdzie do kontaktu krwi osoby zakażonej, czyli znowu im wyższa wiremia, tym większa szansa. Może być przez zakłucie, może być poprzez skaleczenie kontakt bezpośredni z krwią, może być przez zachlapanie na przykład właśnie oka i to też jest droga wniknięcia. Wszędzie tam, gdzie jest śluzówka, która po prostu wirus może przemknąć przez barierę, jest to możliwość. Natomiast zachlapanie krwią na skórę nieuszkodzoną nie powoduje zakażenia. Także tam tylko, gdzie po prostu może wniknąć przez uszkodzony naskórek, nabłonek, wtedy dochodzi do zakażenia.